Siemano wszystkim. Dziś będziemy orać pługiem trzyskiwowym, unia grudziąc. Zrobimy sobie od razu test spalania. Zobaczymy, ile spali na hektar. Także tutaj mamy zalane do pełna po sam korek. Kończymy orać, zalejemy znów do pełna i zobaczymy, ile spali. Tutaj mamy hektar pola, mamy zaznaczone sobie linkami. Także tutaj 4 razy już mamy przejechane, rozpoczęte orkę. Także to tyle, miłego oglądania. Tak to mam zamontowane tutaj sobie gaśnice. Ogrzewanie. Daje ciepło, jest. Na razie na kabelki, później będę musiał ten kupić z biegami. Tutaj mamy obrotomierz zamontowane. Będziemy orać gdzieś na 2000, 2500 obrotów. Także lecimy. Siebałeś na początku, że znowu jestem smutny i co błędno, ulewaj mi wód. Nie interesują mnie skutki. Thank you.
już mamy zaorane. Tak to wygląda. Trochę się udało nagrać. No, górzyste tereny, także lekko też nie było. Czasami się zapychało. Tutaj mamy paliwo odmierzone, 16 litrów. Także za chwilę to wlejemy i zobaczymy, ile tam mniej więcej spalił. Tak też za dobrze tego nie obliczę. Tak jak widzicie, nie ma tutaj równego pola. Tutaj gdzieś był hektar. Trochę ponad zaorałem. Także, ale z początku jechałem 4 razy, a następnie wlałem paliwo, także się wyrównało. Poprzeczniaki jeszcze. Mniej więcej spala. Widzimy góry dość duże. Także ten, wlewamy paliwo i zobaczymy, ile wypalił. Jak widać tutaj mniejsze pół zbiornika, także dziesiątkę na pewno będzie trzeba wlać. Przelejemy i zobaczymy. 10 litrów. A wiesz dlaczego? Bo to na pewno całe życie, kiedy nadeszcze wrzuciłeś fiksę. To jest duży wiatr, jak jest. Ale bym się nie zdziwił. Napój dolewa do wody, wszyscy pływają bez pomocy wiosła. Proszę, nie było tu wyjścia dla nudy. Dla ciebie będzie jak jest tylko rosła. Wrzucają piksy, parki nie płoną. Postawiane jak na dobrych rejpach. Edor wjeżdża z technopetardą. Wjeżdża tak samo jak piguła wjeżdża. Chodźmy tu na podwody parkiet. Na podobać parkiet, wreszcie to nie bankiet. Znać mnie właśnie, wjeżdżam i właśnie opalamy twarzkę. Raczymy się wagiem, raczy się wagiem. Wjeżdża techniapka, nie spinaj bryfu. A grafka z miejsca, gdzie jestem, nie wraca na łapkę. Teraz wiesz mordo, czemu mów zajawkę? Wszystko jest piękne i zajebiste, kiedy na dyszce wrzuciłeś piksę. Wrzuciłeś fiksę. Tak pole wygląda z drugiej strony, z drugiego końca. Tutaj mamy kijek. Dotąd było hektar w tamtą stronę, czyli tak, to tutaj mamy za dużo, powiedzmy, zaorane, tyle więcej, czyli jakieś 60 metrów na 15 metrów około. Także też dlatego pewnie więcej wyszło paliwa. Też tam jechałem, chciałem jechać w jedną stronę na pusto, żeby tam zaorać pod lasem. Z tamtej strony się zapychało dość mocno pod górkę. Tak to wygląda. Jestem takie niedokładne doliczenie. Ale mniej więcej wiecie, ile spala. Ja jadę orać teraz. To tutaj pole. Ten tutaj kawałek. Dotąd do końca.
ono jest bardziej równe, ale też nie jest za równe. Nikt nie pije tutaj wody. Mamy pola, mamy się tego. Spalanie. Kiedyś do opuszczania podnośnika. Robimy tu hałas, butle czaskają na stołach. Dzisiaj znowu nas poniosło słońce. To wzmocni. To a z nim się obejrzeliśmy. Wybiła szósta rano. Wyginało w jedną, w drugą stronę. Wjechaliście mi z butle, gdy jesteście zapasili. Tak wyginało, tak. Przeszukujecie wszystkich obrońców zieleni, a po ziemi chodzą gorsi. Chcemy być umiejętni, panie wodzu, proszę mi się zdać. Wzmocniłem, na razie trzyma. Później się wymieni na mocniejsze jakieś. Do budy lodu. Dobra, jadę dalej. Nie piję tutaj wody. Imprezowe lody. Drugie pole idzie dobrze, coś na pewno lepiej niż tamto pole, także zobaczymy jak pójdzie dalej. To ma 2000 obrotów gdzieś. Na razie jadę równo 2000. Czasami trochę przygazuje, jest 2500. Jak na razie dość dobrze idzie, fajnie. Tutaj na tym polu powinienem zrobić obliczenia, ale zobaczymy, może zaoram to pole, pomierzę i dam znać ile wyszło. Może wyjdą inne obliczenia. Nawet muszę przyznać, że dobrze poszło orać. Na pewno lepiej niż tamto pole. Jak krzywo wyszło. Słyszałem w telefon. Ale to nic. Podrównamy. Coś dobrze idzie.
ciągu godziny udało mi się zaorać taki dość duży kawałek. Tak jak widzicie, on idzie aż tam pod las. Tutaj i tutaj dotąd. W ciągu godziny. I spaliłem. Tak na oko będę patrzał. Mamy tyle dotąd w zbiorniku. Tak jest 5 litrów. Mamy. W ciągu godziny. 5 litrów paliwa w ciągu godziny i o wiele szybciej to szło. O wiele szybciej to szło, łatwiej, szybciej niż tutaj na tym polu. Na tym polu była męczarnia po prostu i może na drugi rok zrobię test tutaj, na tym polu, ile spali. To tyle w dzisiejszym filmiku. Zapraszam do komentowania, łapkowania, subskrybowania kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku.